No hello, Wytobiarze, siemano. Słuchajcie, dzisiaj jest światowa premiera najnowszego trenerzera od Wahoo Fitness w postaci New Kickera. No mam przyjemność w Polsce po raz pierwszy rozpakować go dla was. Afera, spokój tam. Dobra, koty tutaj walczą, więc zapraszam szybko, chodźcie, rozpakowujemy. Let's go. Punk rock and Cobain is how we grew up. K-Rock was insane, I was such a screw up. But now we have such better times. No, swoje waży, jak to? Jest to kicker. Solidnie zapakowane. Żeby niczego nie uszkodzić. No i co tutaj mamy w środku? Klasyczna ładowareczka do trenera. Oho, gdy dziewczyny się zainteresowały. Zaraz nam tu afera i kela wskoczy. Dalej, co tu mamy? Zestaw kabli, ładowarek. Pewnie jakiś tam przejściówek. Naklejeczki. Dobra. Na gniazdo. Amerykańskie, europejskie. No dobra. Zestaw przejściówek. Ości i tak dalej, na różne typy, dla różnych rowerów, na sztywną oś, na hamulce szczękowe, rower MTB. No dobrze, mamy tutaj, dalej mamy, jaka teraz? Okay. No i trenerze, widzę, że konstrukcja się nie zmieniła od poprzednika, widzę, jest taka jak była, więc jak to się mówi, dobrych rzeczy się nie poprawia. Naprawdę konstrukcja jest bardzo stabilna, solidna, trenażer swoje waży. No dobra, co my tutaj mamy dalej? Jak to w najwyższych modelach tych high-endowych już jest zainstalowana kaseta. Tu jest, widzę, akurat pod zwykłe hamulce, pod zwykłe koła. Więc musimy sobie to zmienić. A to za chwileczkę. No dobra. Przyjmijmy to troszkę. Na pierwszy rzut oka, jak widzicie, niczym się nie różni od jego poprzednika. Jest dokładnie to samo koło zamachowe, ta sama rama, zainstalowana kaseta, ile to jest? 11. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. Kaseta 11, 11-28, taka klasyczna. Tak się prezentuje po rozłożeniu. Jak widzicie, w zasadzie konstrukcja jest ta sama jak w poprzednich modelach. No a tymczasem podłączymy na szybko rower i no i pobawimy się już nim na pewnych obrotach. Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with the hair, so I know she like. No dobra, to sprzęt mamy zainstalowany poprawnie. Pasowałoby go teraz sparować z jakąś aplikacją. Wyszukujemy źródło mocy. Źródło mocy. No, trochę tego wykryło. Łączymy się. Z tego co pamiętam, to 11 to jest kicker bike, to będzie 18.043. No to lecimy. No proszę. No mięciutko, bardzo płynnie chodzi tak już na pierwsze, po pierwszych obrotach. No i w zasadzie jest bezgłośny. Nawet powiem wam, że ciszej pracuje niż rower Wahoo Kicker. Więc można śmiało po 22 zaiwaniać do, no, na całego.
Zobaczymy zresztą jeszcze, jak on się prezentuje na wyższych obrotach, na wyższej mocy. Cichusień. Okej, okay. No a czemu tak się w zasadzie różni ten New Kicker od Kickera V5? Z wyglądu w zasadzie niczym. No a z tego co tutaj producent opisuje, tak? Efektem pracy nowego trenażera są poniższe zmiany. Sorry, że będę czytał, ale no jeszcze na pamięć się tego nie nauczyłem, a w zasadzie dzisiaj jest premiera, tak więc żeby się nie pomylić, to wam tak na szybkości streszczę. Słuchajcie, dodanie funkcji łączności Wi-Fi oznaczające znaczny wzrost zasięgu oraz stabilniejsze połączenie, wzrost prędkości przesyłania danych o 65% w porównaniu z łącznością Bluetooth i ENT+, ulepszenie trybu ERG pozwalające na płynniejsze dochodzenie do wcześniejszej mocy po zejściu z roweru. Czyli no tutaj wam wytłumaczę, generalnie jak trenowaliśmy, tak, i na chwilę przestaliśmy pedałować, no to jednak ten ERG nas potrafił zdusić. Tak więc tutaj zostało to ponoć wyeliminowane, też będę to niebawem testować. No ale no to jest dobra opcja, no bo jeżeli lecimy jakieś tam interwały na 500 W, no to ciężko wbić się z powrotem na obroty, bo trenażer wyczuje, że przestaje pedałować i tak nam zmniejszy kadencję, że no, nas to przydusi momentalnie. Tak więc no tutaj jest mega zaleta. Co więcej, automatyczna aktualizacja. Z uwagi na to, że jest łączność Wi-Fi automatyczna, będzie aktualizował oprogramowanie. Też mega opcja, nie trzeba o tym pamiętać i gdzie co chwila gdzieś klikać albo patrzeć na stronach internetowych, czy coś wyszło, co tam ewentualnie jakieś eliminuje błędy, bugi i tym podobne. No i jeszcze jedna opcja ciekawa to jest wprowadzenie wskaźnika eksploatacji urządzenia. Zobaczymy, czy to będzie właśnie na aplikacji, jak to będzie wyglądało. Sam jestem ciekaw, będę niebawem testować. No dobra, w zasadzie myślę, że to byłoby na tyle. Do zobaczenia na zdjęciach.